zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy w Ameryce zniknęła swoboda wypowiedzi? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wygląda na to, że swoboda wypowiedzi zniknęła. Wygląda na to, że obywatele sami z siebie, z samocenzury, tak jak we wschodnich Niemczech była donoszenie i samocenzura, no to w Ameryce donoszenia jeszcze tak dużo nie ma, ale jest dużo kablowania. No to w sumie na jedno wychodzi, można powiedzieć. Jedna trzecia Amerykanów no martwi się o to, że może stracić pracę, dlatego że ma jakieś konkretne polityczny punkt widzenia. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że lewacy się nie za bardzo martwią. 40% tylko socjalistów, liberałów martwi się o tym, że straci pracę, czyli wiedzą, że Ameryka jest socjalistyczna, liberalna. 64% tych umiarkowanych, centrowych ludzi, obywateli martwi się, że straci pracę, no ale 75% konserwatystów. Czyli konserwatyści widzą, co się dzieje z ludźmi naokoło ich. No i to widać, że są jakieś strach przed wyrzuceniem z pracy. No bo to jest to, co do teraz komuniści doprowadzili. Komuniści doprowadzili do tego, że nie ma Syberii, nie ma gułagów, nie ma Rakowieckiej, nie ma wyrywania paznokci. Jest po prostu wyrzucenie z pracy. No jak jest wyrzucenie z pracy, no to wtedy co się dzieje? No to bezrobocie. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, no to jest wyrzucenie z mieszkania, z apartamentu, sprzedaż domu, no i wtedy jest nędza, tak? Także ten badania opinii publicznej pokazują, że coś strasznego się stało w Ameryce, no i ta swoboda wypowiedzi, czy prawo do swobody wypowiedzi gwarantowane w pierwszej poprawce do konstytucji, no to jest bezużyteczne. To jest wszystko bezużyteczne, dlatego że w zasadzie to tylko wyjątkowo bogaci mogą sobie pozwolić na to, żeby się wypowiadać. I czy to taka miałaby być demokracja? No raczej nie. No, czy ten strach? No ten strach, no to ma podstawy. Ten strach, to wiadomo, dlaczego to się dzieje. No cała ta kultura kasowania, kanclowania, kasowania, niszczenia, wyrzucania za wypowiadanie swojej opinii. No, stało się coś nieprawdopodobnego i to nie ma nic wspólnego z pracą. Ludzie uczciwie pracują te 8 godzin, 9 czy 10, czy ilekolwiek tam pracuje. No i po godzinach pracy mają swoją opinię. No ale są wyrzucani. No i to jest ten paradoks, że większość tych ludzi wyrzuconych z pracy za wypowiadanie swojej opinii po godzinach pracy, no to pierwsza poprawka do konstytucji im nic nie gwarantuje, bo to jest prywatny biznes, no i prywatny biznes może zatrudniać kogo chce, zwalniać kogo chce. Jeżeli obywatele muszą pilnować się, co mówią po godzinach pracy, no to w zasadzie, żeby nie być zniszczonymi czy stracić pracę, no to już prawo do wolności wypowiedzi zniknęło, tak? Te wszystkie komunistyczne kraje, które ścigały, to teraz w Ameryce jest po prostu wredni obywatele, wredni Urząd Bezpieczeństwa, domorosły Urząd Bezpieczeństwa, który nawet nie jest urzędnikami, jest pełno szpiegów, pełno gliniarzy, pełno życzliwie donoszących, wysyłają do pracowników informacje. Teraz z reguły ofiarami są konserwatyści. Republikanie nie mają takiego zacięcia, nie są tacy perwidni i wredni. No to jednak lewacy, oni stracili moralność, stracili wiarę, nie mają religii, nie rozumieją już, co to jest dobre i co złe,
nie wierzą w coś takiego jak prawda. No jedyne, w co wierzą, no to po prostu zlikwidowanie przeciwnika. Nie ma żadnej potrzeby na to, żeby się dogadywać. Jest po prostu jedno parcie na to, żeby zlikwidować przeciwnika politycznego. No i oni ustawiają się moralnie na jakichś takich wyższych poziomach. Oni naprawdę patrzą z góry. Teraz wszyscy, którzy mają jakieś konserwatywne widzenie, no to są przezywani po prostu faszyści. No my musimy nazywać ich komunistami, no bo jest nawet ciekawe, że Antifa, czyli antyfaszyści, no to od 100 lat, no to są w zasadzie komuniści. To trzeba to nazywać, że to są antydemokraci. Antifa to są antydemokraci. Amerykańscy demokraci to są antydemokraci. Tam nie ma miejsca na rozmowę, nie ma miejsca na dialog. Uniwersytety, koledże amerykańskie już od dawna po prostu zaprzestały swobody wypowiedzi. Wielcy filozofowie i normalni ludzie zawsze mówili, że mogę się z kimś nie zgadzać, ale będę popierał prawo przeciwnika do tego, żeby mógł się wypowiedzieć na ten temat, na jaki chce. Całe społeczeństwo no to musi jednak starać się zrozumieć tego przeciwnika, a lewactwo doprowadza do fizycznego, na razie politycznego wyeliminowania, a prędzej czy później dochodzi do tego, do fizycznego. W Charlottesville w Virginii, no to była taka sytuacja, że ludzie, były protesty, zjednoczona prawica, no i w zasadzie robili te zdjęcia, wszyscy ci ubecy robili te zdjęcia, wysyłali do pracodawców, no i tam wielu ludzi było zwolnionych z pracy, nawet ten kucharz z Kalifornii, czy człowiek, który w Pittsburghu wykładał kafelki na uniwersytecie, może zły żart, no ale normalni ludzie, ciężko pracujący ludzie, którzy mają robotnicy i chłopi, można powiedzieć, zostali wyrzuceni z pracy, dlatego że wierzą w to, że komunizm nie powinien zapanować w Ameryce, no i tracą pracę. Taka sama perfidna i wredna akcja była po 6 stycznia, no to było zaprzysiężenie, 21 miało być zaprzysiężenie Bidena, no i 6 stycznia do Waszyngtonu pojechało około 100 tysięcy protestujących obywateli, no którzy byli przekonani, którzy widzieli po prostu, że coś jest nie tak, no i z tych 100 tysięcy 1 tysiąc wtargnął na Kapitol. No to też jest dosyć podejrzane, bo to jednak byli prowokatorzy, to w sumie ten najazd na ten Kapitol, no to można powiedzieć, że to była taka ta radiostacja gliwicka, kiedy Niemcy się przebrali w mundury Polaków i zaatakowali swoją własną stację. I tutaj było to samo. Antyfaszyści, czyli komuniści, prowokatorzy, policja tam z Kapitolu otwierała te drzwi, to był jeden wielki cyrk, także wielu z tych, co weszło do Kapitolu, było ukaranych, tam były sprawy sądowe, to poważna sprawa, tam część to jakieś się umówiła, ale każą ich strasznie agresywnie, jakieś pokazówka po prostu jak w ZSRR, jak w Soviet Union. No ale te 99 tysięcy ludzi, którzy nie weszli do Kapitolu, po prostu protestowali pokojowo, no i również ci szpiedzy, również ci gliniarze domorośli, również ci ten Urząd Bezpieczeństwa darmowy, komunistyczny wysyłał od groma informacji do pracodawców, no i bardzo dużo ludzi straciło z tego powodu pracę, tylko dlatego, że byli na protestach, szczególnie
szczególnie pracę tracili ludzie, którzy pracowali dla jakichś miast, pracowali dla budżetówki. Ktokolwiek pracował dla budżetówki, dla miasta, dla stanu, dla urzędu federalnego, to co wszyscy ci ludzie, którzy tam pracowali, no i mieli pensje z budżetówki, no zostali powyrzucani. Zostali powyrzucani, że po prostu nie można walczyć z budżetówką, z socjalizmem, z komunizmem, z pasożytami, którzy żyją na... Trzeba być jednym z nich, tak? Tracili pracę. Tak samo różne anonimowe grupy się powłamywały na grupy konserwatywne, nielegalne. No, jeden taki agent nieruchomości, no on tam porejestrował takie dziwaczne trochę strony internetowe, jak rasizm, korporacja, czy biała encyklopedia. No ale to wszystko było w ukryciu, tam miał jakieś te rzeczy. No to jego wyrzucono z agencji nieruchomości, no bo ten właściciel agencji nieruchomości po prostu nie chciał, żeby jego agencja była utożsamiana z tym człowiekiem, no i poszedł po najmniejszej linii oporu, że klienci będą ich utożsamiali, no i został zwolniony. Ale jest straszne to jest w tym, że te nieuczciwe włamanie się do jakiejś bazy danych po prostu doprowadza do tego, że ludzie są wyrzucani z pracy. Biznes, no co można powiedzieć, no biznes dba tylko o siebie, no ale teraz biznes i większość biznesów, którą ma niezłą forsę, jest lewicowa, nie jest konserwatywna, także wolność słowa zanika. Zobaczymy, co będzie teraz w 2022 na wybory międzyprezydenckie w listopadzie. No to jest jeszcze 13 miesięcy. Mam nadzieję, że będzie lawina. Mam nadzieję, że ludzie, nawet umiarkowani, widzą, co się dzieje. Mam nadzieję, że demokraci po prostu pójdą po rozum do głowy i będą głosować na normalnych. To jest niemożliwe, żeby obywatel nie mógł powiedzieć tego, czego myślisz, szczególnie w Ameryce. To jest strasznie żałosne, co się stało w Ameryce. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na prawicowców, głosujcie na konserwatystów, gdziekolwiek jesteście, czy w Polsce, czy w Anglii, w Niemczech, Francji, Australii, Nowej Zelandii, na wszystkich zakątkach świata, tam gdzie nas komunista Jaruzelski wygonił. No bo w sumie 3,5 miliona Polaków wybyło w świat tylko dlatego, że komunizm był budowany, socjalizm był jednopartyjny, socjalizm, nie było dialogu, nie było rozmowy, były tylko ustawki, była tylko lewica. No i teraz z Ameryki dochodzi to samo, jednopartyjny system to jest coś najgorszego na świecie, co tylko może być. Ta biedna Polska straciła 10% ludzi, wartościowych ludzi, no bo wielu jednak z tych, którzy pomyślało, że trawa jest zieleńsza z drugiej strony, mogło żyć, mogło działać, mogło pracować, mogło tworzyć Polskę, no ale niestety komunistyczne świnie doprowadziły do tego, że parę milionów Polaków jest rozgonionych po wszystkich kontynentach. No każdy tam jakoś ustawił się lepiej czy gorzej, no ale Polska straciła. Ameryka, no nie wiem gdzie Ameryka, ci bardziej prężni, zdenerwowani politycznie. Nie wiem, czy do tego dojdzie jeszcze, no bo tak jak mówię, 2022-2024 będzie jakaś zmiana. Przekaz dla socjalistów,
którzy głosowali na Bidena, no pamiętajcie, patrzy się na ceny paliwa, na ceny benzyny, na inflację. No oczywiście te bandziory ekonomiczne mówią, że inflacja jest 4-5%, no ale nie biorą pod uwagę jedzenia i benzyny, tak? Także to jest jedno wielkie oszukaństwo. Czytajcie, dlaczego konserwatyzm ma sens, a socjalizm zniszczy nawet Amerykę. Zdrowia dla normalnych.